Ale gorąco, jasny biorąc. Sprzęt, kurde, pierwsza klasa. Jest uboga wersja, nie ma klimy, nie ma elektrycznych sterowanych szyb z przodu, korbotronik, która śliska kierownica wyślizgana. Muszę jakoś, kurde, nakładkę kupić, żeby się tak nie ślizgały ręce. No ale sprzęt jest, już na zawody będzie wnet można jeździć, jeszcze trzeba tam zakonserwować w paru miejscach, bo rdza zjada, jak to tranzity. Nie ma dużo mocy, bo tylko 85 koni, no ale miejsca jest, pity Z4 wejdą, 3-4 pity wejdą, jak wywalę tylne siedzenia, więc myślę, że będzie super, super latać. A tutaj, kurde, już czeka sprzęt po reanimacji lekkiej. Aha, wydech chyba ucinany, no też tak, no, racja. Racja, ucinali wydech, zrobili super głośny sprzęt. Teraz przynajmniej do rozrusznika jest jakieś dojście lepsze. Ale zalało go ostro, benzynko, aż się wylewa. No cóż, będą pewnie jeździć jutro, to się coś ponagrywa. Muszę się jakieś nauczyć vlogi kręcić, bo nie ukrywam, no nie idzie mi to za bardzo. Nie lubię gadać i nie umiem gadać. To jest to. Niestety uchwyty mam połamane wszystkie w kamerce. Moja kamerka tamta już nie nadaje się do niczego. Nie wiem, czy to będzie widać. Mocowanie, wzmocnienie daszka. Daszek już przeżył swoje. Nie ukrywajmy. Tu jest nit. I mocowanie. Będzie nowa perspektywa, bo brakuje mi mocowania. Zaraz będzie kopcić. Oj, kopci, pierdol. I zjebałeś pewnie. Zjebałem. Zjebałeś, bo jest brudny. Zjebałem, jest chujowy. Nie umiesz jeździć. Nie, bo mi kurwa tam się przydało. Kąciec nowy, gaźnik. Co tam jeszcze? Chyba tyle. Może frytki do tego. Kąciec, gaźnik, to jest 100% było. Chujowo chodzi, jest ten gaźnik, nie przykład. Za duży gaźnik jest, jak na ten silnik. Nie ma go, kurwa. Na tamtym gaźniku lepiej chuj szedł, kurwa. Na jakim gaźniku? Na takim, jak ty masz. Jak lepiej wyszedł na pewno. Mój mi tam nie odpierdziela. Nie narzekam. Nie widać, twój lepiej chodzi. Słychać, widać nawet. No bo to jest mój sprzęt, dlatego chodzi dobrze. Masz gaźnik, dlatego nowy. Oj, oj, mam super sprzęt. Dobra, chwilka przerwy. Jak znajdę guzik do stopowania. Jedziemy, zobaczymy, czy jak to nagrywa. Bez butów aż strasznie dziwnie mi się jedzie, naprawdę. Nie wiem, jedziemy na nasze, zobaczyć jak tam trawa rośnie. Posadzić i dać, żeby sarna spieprzyła. Dzisiaj nie powariuję, no bo jak mam powariować, jak nie mam w ogóle ciuchu.
O, cykwuch. I zgaszone. I teraz odpal to bez butów. Ojej, niby mam robocze, no to jeszcze pół biedy niż jakieś kurde tam Nikersy albo coś takiego. Ach, kompresja. Muszę założyć kurde większe magneto, bo się nie da jeździć enduro. Na torsie. Tor to może być, no taki secik. Magneto lekkie to zdaje egzamin, ale na enduro to już nie. Zawieszenie robi robotę. Jestem zadowolony. Powiem tak. Jak ktoś się z was już przesiądzie na 170 ze 140 i będzie chciał wrócić, to dojdzie do wniosku, że tamten fit nie ma w ogóle mocy. Nie ukrywajmy tego, że jest różnica odczuwalna. Nie mówię, że o mocy, w sensie o koniach, bo jakby patrzeć na konie, no to nie ma nie wiadomo jakiej różnicy. Nie jest duża różnica. Tam 5 koni około różnica jest, więc taka nie wiadomo jaka przepaść nie jest, ale odczuwalna jest bardzo duża różnica. Tak wam powiem. Zobaczymy jak to nagrywa, czy to kurde szum wiatru i to wszystko wyłapuje. Nie wiem. Pojeździłbym trochę enduro, ale to raczej chyba jutro. Jutro sobie pojeździmy, bo dzisiaj nie jestem ubrany. Tylko tak na spokojnie. Jak zwykle. Ostro pałuje, a potem się dziwi, że opona mu schodzi jak masło. Dobra, ja lecę. Zobaczę w domu jak to się tutaj ponagrywało. Mam nadzieję, że nie popełniłem błędu. Bo na zawody pasuje jakiś sprzęt do nagrywania. Sprzęt trzeba zaparkować, oczywiście kranik zamknąć. Szkoda paliwa. Myć nie będziemy. Zrobi się warstwa, samo odpadnie. Znowu syf się zaczyna robić. Bo tutaj kurde zaczynam grzebać. Nie będę was tam za bardzo więcej zanudzał moim tutaj pierdzieleniem przed ekranem. Cóż, już kończę. No nie mam za bardzo co wam zbytnio ciekawego do powiedzenia, tak wam powiem. TTR-ka no jest naprawdę fajnie się tym super sprzętem jeździ, ale jest taka, no nie jest taka agresywna jak pitbike, ale za to ma właśnie ten mocny dół, kurde. Jakby to przeszczepić do pitbike'a, to naprawdę by wyszedł super sprzęt. Mi się wydaje, że dałoby się to jakoś tam podrobić, po prostu jakiś moduł zapłonowy ze zmiennym kątem wyprzedzenia zapłonu, żeby po prostu tego pita było ciężej o wiele udusić.
Co? No i tyle, no. My się widzimy 1 czerwca na zawodach. Standardowo. Chyba, że coś mi wypadnie, jakieś problemy będą, no to mogę się nie pokazać. Ale postaram się być. Potem 16 chyba, jak się nie mylę, ewentualnie będziecie mieć poprawkę na ekranie, na pikniku rodzinnym w Rzeszowie od Lamba Pit Bike. Tam też powinienem się pokazać z bratem i z Pit Bike Riderem. No i cóż, no potem na następnych zawodach i następnych. Mam nadzieję, że się wszystko ułoży i będzie można rozwinąć skrzydła z powrotem. No, na razie tam zaczynam takie małe inwestycje. No, jak widzicie, busik wpadł, bo cały czas właśnie były te problemy z tymi dojazdami i postanowiłem właśnie, no postanowiłem już dawno kupić busa, no ale udało się coś tutaj dorwać w niedużych pieniądzach, nie wiadomo jakich. Nie jest super sprzęt mocny, ale wystarczająco, żeby po prostu na spokojnie dojechać na miejsce docelowe. Najważniejsze, że technicznie jest w miarę sprawny, tam mam jeden błąd, mi wyskakuje prawdopodobnie od EGR-u jest, no nie będę wam za bardzo tłumaczył, o co chodzi, bo dużo młodych ludzi mnie ogląda, no i może nie wiedzieć, o co chodzi. No, tam mam do podrobienia parę rzeczy i powinno to hulać i latać. Może kiedyś jakiś bagażnik dachowy się kupi, walnie się ze trzy panele słoneczne. Ze trzy panele słoneczne się walnie na dachu. Do tego się weźmie przenośny jakiś kurde router i będziemy transmisję na żywo prowadzić z zawodów. Live'y, o tak można powiedzieć. Ale to zobaczymy, może w przyszłości. To jest to, że jest dużo pomysłów, no ale brakuje, no niestety kasy brakuje. O co was nie będę prosić, no muszę sam się dorobić, bo potem normalnie by mnie sumienie nie puszczało, ja bym brał od widzów jakiekolwiek pieniądze. Na razie jeszcze daję radę, o, tak wam powiem. Dobra, to tyle. Widzimy się w kolejnym z odcinku, więc na razie, trzymajcie się, hej! Sweet.